wygrać zawody w takiej stawce, no to nic, tylko się cieszyć, ja z tego bardzo się cieszę. Bardzo życie jeździło mi się w Krośnie, byłem bardzo szybki i z tego cieszę się najbardziej. Ściganie było tak i generalnie przy dobrych regulacjach, gdzie każdy z zawodników tego szukał, było naprawdę, można zrobić fajne biegi. Gratulacje wielkie dla Dominika. Ja również jestem w miarę zadowolony z drugiego miejsca, bo podium jest podium. Nie byłem tutaj, już nawet nie wiem, kupę lat. Wszystko się bardzo zmieniło. Bardzo dobrze idzie wszystko w dobrym kierunku, także pozytywnie. Za 2-3 tygodnie mamy tam kolejny finał, także będziemy walczyć. Spojrzałem w jakieś tam zapiski, to ostatnio w Krośnie byłem w 2016 roku, więc bardzo, bardzo dawno. Więc wszystko to, co było wtedy, to tylko rzucić okiem, a i tak zawody zaczęły się od nowa i fajnie, bo od razu trafiłem z dobrym ustawieniem, z szybkością i pilnowałem to do końca zawodów. Na pewno jednodniowy to była duża loteria, tak? I to każdy wie. Ten cykl trzech turniejów na pewno jest troszeczkę bardziej sprawiedliwy. Jakby nie patrząc, ma się jakąś gdzieś tam małą granicę, małe pole błędu. No i myślę, że też do kibiców mogą oglądać fajne ściganie, więc myślę, że więcej jest plusów niż minusów. No, faworytem nie byłem, bo nie ukrywajmy, że wracam jakby z dalekiej podróży i jakoś tam krok po kroku, że tak powiem, stawiam fundamenty, że tak powiem, swojej takiej odbudowywuję fundamenty swojej dyspozycji sprzed lat i dzisiaj myślę, że kawałek takiego dobrego żużla mogli kibice zobaczyć w moim wykonaniu i co, ja tym bardziej się cieszę, bo dzisiaj było z kim się pościgać, bo i Bartek, i Patryk, i Maciek, i Dominik, który dzisiaj był niebywale szybki i skuteczny, czego mu gratuluję po prostu, bo w pełni zasłużył dzisiaj na to zwycięstwo. To mogłem z nimi się pościgać po prostu na równi i dawno jakby jeżdżąc jakby na tych przyszłoligowych torach gdzieś tam ta obsada najlepsza, najlepszych zawodników w Polsce i na świecie, gdzieś tam trochę bardziej, więcej się ich ogląda w telewizji jak na torze i to jest trochę szkoda, bo ja jakby trochę byłem przyzwyczajony do rywalizacji z nimi, a teraz jakby trochę muszę się oswoić z tymi jakby warunkami pierwszoligowymi, co też nie jest łatwo, nie ukrywam, bo jest mnóstwo zawodników, którzy naprawdę dobrze jeżdżą i śmiało by sobie mogli też prowadzić w Ekstralidze, więc już tak kończąc, no ja się cieszę. No, trzecie miejsce przed zawodami na pewno bym brał w ciemno. Jakby z biegiem zawodu oczywiście apetyt jakby rósł i chciałoby się więcej, ale myślę, że podium indywidualnych mistrzostw Polski w takiej doborowej obsadzie to jest pełen sukces i zadowolony po prostu. Wracam do domu i mam nadzieję, że dobre wrażenie po sobie zostawiłem i może jakiś gdzieś tam ta Ekstraliga faktycznie o mnie sobie zacznie, że tak powiem, przypominać. No, tory są wybrane, myślę, dość tak sprawiedliwe. Jest tor z Ekstraligi, tor z pierwszej ligi, tor z drugiej ligi, więc myślę, że wybór sprawiedliwy. Nie ma tylko torów ekstraligowych, czy tylko torów drugo- czy pierwszoligowych, tylko jest trochę zamieszane i myślę, że to jest fajne, bo wprowadza to dużą różnorodność, tak? Bo na co dzień zawodnicy, którzy startują w Ekstralidze, mniej więcej znają te geometrie, te nawierzchnie torów ekstraligowych, a tutaj wplecenie czegoś takiego, trzeba też się dostosować i być elastycznym w danym turnieju. Fajnie było, jakby to było jednodniowy turniej, ale nie zapominajmy, że już była pierwsza runda w Grudziądzu, w której poszło mi dużo gorzej, ale mam nadzieję, że dzisiaj jakby ten ślad tamtego występu zamazałem i przed nami runda w Rzeszowie, więc jakby przygotuję się do niej jak najlepiej, żeby pokazać się równie z dobrej strony jak dzisiaj.